jest moja tożsamość. Chociaż czasem dawała w kość i tak sobie myślałam, no kurczę, czego ja nie zostałam na przykład krawczynią albo z taką tylko gospodynią domową. No ale widocznie tak miało być. Nazywam się Zofia Mitał. To nazwisko rodowe, z rodziny, z Brzozówki. Zajmuję się rzeźbą sakralną. To był temat, to był nurt, że tak powiem, punkt zainteresowania. Ja inaczej sobie nie wyobrażałam. No i tak się szczęśliwie złożyło, że ta potrzeba robienia takich rzeczy mi się realizuje. Tato uczył się snycerki u Krygowskiego w Barzowej. Na przykład robił konfesjonały do kościoła w Borku starym. Chrzcielnice też i stalle, czyli te ławy boczne, wysokie w prezbiterium. Byłam w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Na ówczesne czasy była to najlepsza szkoła. Potem dostałam się bezpośrednio na drugi rok do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam stałam, obroniłam dyplom z wyróżnieniem w formie jak gdyby takiej nagrody. Dostałam stypendium wyjazdowe do Włoch. Przebywałam tam około prawie cały rok. Także właśnie tematami i sakralnymi i w ogóle taką tą nutą humanistyczną to ja jestem przepełniona do szpiku kości. Pierwsze takie poważniejsze zlecenie to było Droga Męki Pańskiej do kościoła świętego Michała Archanioła tu w Rzeszowie. Następny egzemplarz jest w Dylągówce. Potem Jezus ukrzyżowany do Dylągówki. Duża rzeźba. Krzyż jest bardzo mocny, bardzo dramatyczny, jakiś nie jest upiększony, nie jest ten, może przerysowana za bardzo ten wyraz takiego cierpienia. A potem drzwi tu w katedrze, monumentalne drzwi w Przemyślu, w katedrze, troje drzwi plus relikwiarz świętego Jana Balickiego. Potem znowuż drzwi, znów troje drzwi do ojców Bernardynów. Także za każdym razem duże zlecenia. Nie tam drzwi sztuka, tylko drzwi razy trzy. Najtrudniej było z Rzeszowem. Dlatego, że trzeba było zdążyć, żeby te drzwi zawisły przed 2 czerwca na wizytę papieża Jana Pawła II. Więc to był maraton. Numer wiodący to była Solidarność i papież. Dużo wysiłku to rzeczywiście kosztowało do tego stopnia, że schudłam.
naprawdę makabrycznie, prawie jak anoreksja. Ale energii mi nie brakło, nie, 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 nie. W Przemyślu chodziło im o pokazanie. Wiadomo, że nie udało się wszystkich pokazać, ale trochę historii na tych drzwiach, a poza tym świętych i kandydatów na świętych z diecezji przemyskiej. Mam taką małą satysfakcję, że na tych drzwiach mogłam zrobić portret mojej nauczycielki z liceum plastycznego z Jarosławia, polonistki Anny Jękę. W Nieborowie robiłam anioły przy tabernakulum 2, nad tabernakulum Glorię, obraz Matki Boskiej Wspomożenie Wiernych plus ramę świętego Józefa i brata Alberta. Grzegorzówka, w Grzegorzówce też oprawa właśnie tabernakulum. To w drewnie, a tu w Rzeszowie projektowałam kapliczkę i robiłam figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Także taką dużą figurę. Ta potrzeba robienia takich rzeczy mi się realizuje. Wprawdzie zaczęło się dosyć późno, jeśli chodzi o takie większe rozmiary, począwszy od drzwi do katedry rzeszowskiej. Teraz już robię czwarty komplet, również do Rzeszowa. Lubię to, lubię i ciągle w tym temacie jest coś do zrobienia.